Szczęść Boże, Krzysztof Losz, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest poseł Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie pośle, dzisiaj rząd przyjął na posiedzeniu strategię wicepremiera Morawieckiego, program gospodarczy, tak byśmy to najogólniej w skrócie ujęli. Za 2-3 dni cały tekst tego dokumentu mamy już poznać oficjalnie, liczy ponad 300 stron. To jest, panie pośle, dokument taki, wokół którego będą się toczyły wszystkie sprawy gospodarcze, czy też no, nie powinniśmy go traktować jako no, niemal, nie wiem, tekstu, że nic poza tym się nie będzie działo w gospodarce, w polityce rządu. Jak ten dokument należy odczytywać? Jak na niego patrzeć? Oczywiście nie jest tak, że to jest, że tak powiem, rozpisana na dni i godziny jakaś wskazówka. To jest pewna wizja, pewien docelowy plan. Przypomnijmy, to jest plan wieloletni, bo przecież on mówi o roku 2020, nawet z możliwością jeszcze o 10 lat przedłużenia tego programu. A życie toczy się swoją drogą. Polacy na pewno czekają na te kwestie, które niecierpiące zwłoki do załatwienia. Oczywiście to jest program wielkich inwestycji, wielkich wydatków, bo to jest prawie zakładane 1,5 biliona złotych do wydania, nawet do 2 bilionów. No oczywiście zawsze łatwiej wydawać niż zarabiać. Trzeba znaleźć te pieniądze. One po części są jakby rozpisane w tym sensie, że oczywiście wiadomo, że są to środki i pochodzące z Unii Europejskiej i środki własne budżetu i chęć przyciągnięcia inwestycji prywatnych. No, ale oczywiście zobaczymy, jak będzie się rozwijać sytuacja geopolityczna, gospodarcza na świecie. No, dzisiaj jedna decyzja nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych może zasadniczo zmienić sytuację na rynkach finansowych, prawda? Decyzja jakiegoś banku centralnego, no choćby Szwajcarii czy amerykańskiego Fedu, może rzutować na wielkości stóp procentowych, na poziom waluty, na kursy walut, a więc nie jesteśmy już taką samotną wyspą, która jest po prostu niezależna i sama sobie. Jesteśmy w dużym mierze już, można powiedzieć, wrażliwi na te zdarzenia zewnętrzne. Oczywiście plan zakłada również wsparcie polskiego eksportu, innowacyjności. To są wszystko absolutnie słuszne cele i wiemy, że to trzeba robić, że trzeba w tym kierunku iść. To powinniśmy od lat już robić, ale mamy... Tak, oczywiście. Myśmy powinni 26 lat w tym kierunku iść, a nie odwrotnie. Myśmy przez te 26 lat transformacji, tych przemian, zamiast tworzyć nowe firmy, budować nowe fabryki, myśmy je wyprzedawali za bezcen, często w atmosferze jakichś afer, skandali. Wyprzedaliśmy swój sektor bankowy. Teraz to wszystko dopiero stawiamy z głowy na nogi, czyli trzeba repolonizować, czyli trzeba polonizować, czyli odzyskiwać te banki. To zawsze droższe niż sprzedawanie, niestety. No właśnie za błędy niestety trzeba płacić. Nie są to błędy polskiego społeczeństwa. Tego nie zrobiły oczywiście krasnoludki też, tylko ci, którzy tutaj przez te lata prowadzili taką neoliberalną politykę polegającą na tym, żeby sprzedać jak najszybciej, byle obcym, no i konsekwencje zadłużyć się jednocześnie. To wszystko spowodowało, że tak wielkie są wyzwania i tak wielkie potrzeby tych zmian. Po prostu te pułapki nadal istnieją, pułapki demograficzne, pułapki związane z tą pułapką średniego rozwoju tak zwanego. No trzeba szukać tych rozwiązań, oczywiście i budowa promów i te drony, no to wszystko jest jakimś elementem przecież tego rozwoju, bo wiadomo, że... Właśnie, ale panie pośle, co najważniejsze będzie tak naprawdę dla powodzenia programu rządu pana wicepremiera Morawieckiego, ale jakby szerszego programu gospodarczego rządu, bo jakby do tej strategii nie będziemy się ograniczać przecież. Co tak naprawdę będzie najważniejsze? Bo wszystko można oczywiście na papierze napisać, prawda? Ale żeby odnieść sukces, pana, zdaniem pana posła, co będzie najważniejsze? Co powinno być, jakie warunki powinny być spełnione? No wiem, to zawsze tak było, że pieniądze, jeszcze raz pieniądze i jeszcze raz pieniądze i kadry. Kadry, ludzie, fachowcy, profesjonaliści, ludzie z horyzontami, czyli ludzie z pomysłami. Kolokwialnie, żeby było kim orać, żeby te wszystkie programy wdrażać. Tak jest. To jest, wbrew pozorom, nie jest taka wcale prosta sprawa, bo wiemy, że w tym
tych strukturach państwowych te wynagrodzenia są na pewno nie takie jak w sektorze prywatnym, a chcemy, żeby najlepsi przychodzili. Często ci ludzie muszą się wyrzec dość komfortowych warunków finansowych, jeśli chcą pracować na rzecz polskiego społeczeństwa, polskiego narodu. To są trudne sprawy i również szukanie tych pieniędzy nie będzie przecież takie łatwe, bo Unia przeżywa swoje kłopoty i raczej te kłopoty będą się potęgować. Po drugie, państwo zostało tak zdewastowane, jeśli chodzi o przynajmniej przez ostatnie 8 lat poprzednich rządów, Platformy i PSL-u, jeśli chodzi o dochody podatkowe. To był po prostu rozbój w biały dzień. Kto chciał, wsadzał łapę do polskiego skarbca i wyciągał sobie tyle, ile chcemy. No słyszymy, że mieliśmy do czynienia z przekrętami VAT-owskimi na poziomie miliarda złotych jednej struktury przestępczej, czy jednej grupy przestępczej liczącej na przykład 30 osób, która wyłudziła 700 milionów. Dzisiaj była informacja, że warszawski urząd też stwierdził karuzelę VAT-owską na 318 milionów. Właśnie, zablokował to. Tutaj wielko naprawdę wysiłek w to, żeby też szukać tych pieniędzy i znajdować je, wkładają takie struktury jak choćby CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, które naprawdę co chwila słyszymy o poważnych przecież kwestiach, spektakularnych sukcesach, chociaż Platforma bardzo chciała, żeby je zlikwidować. No tak, bo mówiono, że CBA zajmuje się politykami, a nie przestępcami. Ja myślę, że wielu z tego poprzedniego układu rządowego nie powinno mieć spokojnego snu. Natomiast na przykład Centralne Biuro Śledcze Policji, które prowadzi Straż Graniczna, ale Centralne Biuro Śledcze Policji, które prowadzi gigantyczną walkę z przemytem papierosów, z likwidacją po prostu fabryk nielegalnych papierosów. Do tej pory w ostatnim okresie to biuro, Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało 26 nielegalnych fabryk papierosów i to na wielką skalę fabryk. Straż Graniczna około 11 takich fabryk. No więc to pokazuje skalę. Mówi się, że tylko na tych nielegalnym handlu tytoniem, papierosami, fabryk tych nielegalnych tracimy około 5 miliardów złotych. No to są po prostu ogromne pieniądze. Więc widać, że wszędzie gdzieś mamy jakieś takie potężne dziury. W tamtym roku dziury, przez które wyciekały pieniądze, zostały w dużym stopniu zatamowane, o czym świadczą przychody budżetowe, ale dużo jeszcze jest do zatykania i dużo jest tych dziur do zatykania jeszcze? Absolutnie tak, absolutnie tak. I tutaj te działania na przykład pana ministra Ziobry, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i jego zespołu bardzo profesjonalnych, naprawdę młodych ludzi, wiceministrów, jak Patryk Jaki, jak pan minister Warchoł, pan Michał Wójcik. No oni naprawdę robią coś istotnego. Te 25 lat i 15-25 lat za wielkie oszustwa VAT-owskie to jest coś, co przemawia do rozumu moim zdaniem. Oczywiście nie dotyczy to żadnych przedsiębiorców, którzy popełnili błąd, bo tu chodzi o od razu padają zarzuty, że chcecie drobnych przedsiębiorców ścigać, wsadzać do więzienia na wiele lat, że będą dłużej siedzieli w więzieniu niż mordercy. Za oszukanie niechcący Skarbu Państwa na jakieś tam niewielkie kwoty. Nie, no oczywiście to jest obrona właśnie tych podejrzanych interesów zdecydowanie, bo nikt się nie myli na 10 milionów. Także jest więcej oczywiście tego typu takich ważnych działań w tym kierunku podejmowanych. Kwestie przemytu paliw, kwestie właśnie przemytu towarów akcyzowych, cen transferowych. Bardzo dużo działań w tę realizację tego właśnie planu pozyskiwania środków wkłada Urząd Ochrony Konsumentów UOKiK, który prowadzi w tej chwili około 18 takich kontroli w 18 bankach. Nałożył ostatnio kary na potężną firmę telekomunikacyjną w wysokości 30 milionów złotych. To bardzo już znacząca kara. To pokazuje, że tędy też pieniądze uciekają. Sporo takich działań podejmuje również rzecznik finansowy. No więc widać, że wiele się dzieje w tych wszystkich właściwie sektorach i mamy w dużej mierze w tej ekipie rządzącej, w mojej ocenie, ludzi o dużej naprawdę profesjonalizmie, takim charakterze i dużej wrażliwości społecznej też, bo przecież trzeba się też pochylać nad tą zwykłą krzywdą ludzką.
wiele mamy takich problemów, zwłaszcza w wymiarze sprawiedliwości, w sądownictwie. No to przecież to widzimy, jaka jest degrengolada. Rzutuje też na gospodarkę niestety, bo jeżeli procesy trwają wiele lat, to już gospodarcze, czy nawet cywilne, czy karne, no ależ to... Oczywiście to rzutuje też na portfele Polaków, no bo jeśli wypuszcza się przestępcę, który jest poszukiwany w całej Europie za to, że wyłudzał metodą na wnuczka, czyli wśród tych starszych osób, takich, prawda, no można powiedzieć najbardziej haniebne chyba złodziejstwo, jakie może być. No tak, ludzi trzyma, jak to się mówi. I jego wypuszcza za kaucją 300 tysięcy złotych, kiedy on w jeden dzień na bankiecie potrafi tyle wydać, jeden wieczór. No to to po prostu jest no, naprawdę szokujące. Już nie mówię o tych historiach innych związanych z no, dość dużą taką pobłażliwością dla ludzi, którzy uchodzili za święte krowy, za nietykalnych, za tych, którzy przecież powinni ponosić odpowiedzialność za złodziejską prywatyzację w Polsce. No właśnie, panie pośle, nie tylko reprywatyzację, ale no i prywatyzację. Właśnie chciałem o to zapytać, bo czasami się zastanawiają zwykli Kowalscy czy Nowakowie, no, czy w ogóle da się tych ludzi ukarać, no bo jeżeli od przestępstw minęło kilkanaście lat, czasami ponad 20, czy w ogóle jest możliwość ukarania tych osób, czy one już naprawdę to, co, no powiedzmy otwarcie, to, co ukradły, że to w zasadzie już jest nie do odzyskania. No, w przypadku powstałej właśnie powołanej w Sejmie komisji weryfikacyjnej takie uprawnienia będą. Będzie można te wyłudzone, ukradzione kamienice po prostu odebrać tym właścicielom, którzy... A jak nie, to pieniądze, które zarobili. To są gigantyczne, no, są znawiane bardzo duża ilość śledztw, które były umarzane w czasach Platformy PSL-u, jest znawiana. Choćby sprawa tych terenów ogródków działkowych przy Alei Waszyngtona na Saskiej Kępie, wartości miliarda złotych, więc niebagatelnej. No, ja mam nadzieję, że prowadzonych jest również cały szereg śledztw, jeśli chodzi o reprywatyzację, to ponad 125 postępowań jest prowadzonych. I to, tak? I to raczej ta lista będzie się rozszerzać, a nie... Nie tylko przecież są te kwestie, no, również działań pewnych urzędników państwowych w wysokiej rangi, którzy no, w ocenie wielu ludzi nie dopełnili tych swoich obowiązków w sposób właściwy. No, słyszymy o sprawie SK Banku choćby w ostatnich czasie, że tu są zatrzymania, jest śledztwo na dużą skalę. To jest przecież był bank spółdzielczy, gdzie no, straty sięgają ponad 2 miliardów złotych, ponad 100 milionów złotych wyłudzeń kredytów dla firm deweloperskich. Wcześniej mieliśmy sprawę Skoku Wołomin, w również bardzo dziwnych okolicznościach. Też będąc ponad 2 miliardy. KNF-u przecież tamtą dalej pieniądze, prawda, wyparowywały na wielką skalę. No właśnie, czyli tych dziur, gdzie pieniądze uciekają publiczne, gdzie jest państwo okradane, bo wiadomo, jeżeli straty poniósł bank, a nie ma pieniędzy na ich pokrycie, no to wszyscy się składamy jako klienci banku, prawda? Ależ więc oczywiście tutaj, ponosimy koszty tego. Czyli jako społeczeństwo, jako kraj ponosimy koszty. No właśnie. Rząd działa nieco ponad rok, tak jak z tego, co pan poseł mówi, podaje te przykłady, to w zasadzie chyba jest pewne, że nawet przez 4 lata się nie uda tego wszystkiego uporządkować, co zostało do uporządkowania. Skala dewastacji rzeczywiście jest ogromna po rządach PO-PSL. To zupełnie było traktowane jak jakaś, nie wiem, bananowa republika po prostu. W wielu aspektach są takie zaniedbania, że naprawdę trzeba z dużym wysiłkiem to wszystko naprawiać. No przez rok nie można oczywiście wymagać jakiejś kompletnej rewolucji, choć i tak naprawdę jest wielkie zmiany, wielki postęp. Ja już nie mówię o tych elementach wydatków socjalnych w budżecie, czyli program Mieszkanie Plus, który się przekłada ewidentnie już w tej chwili, wiadomo, i widać jaki wielki sukces, jak to było trafione w dziesiątkę, bo on się przekłada na większą liczbę urodzeń 500, dzieci. 500 plus, Mieszkanie Plus wchodzi, bo pan przejeżdżył się, pan poseł, tak. Plus, tak, 500 plus, Mieszkanie Plus dopiero wchodzi, tak. Ale też będzie miało istotne znaczenie. Natomiast to 500 plus widać większa liczba urodzin dzieci o 15 tysięcy w zeszłym roku. W tym roku być może nawet około 30 tysięcy, a więc widać, że ta demografia też tutaj zadziałała. Nie mówiąc już o wzroście dochodów Polaków o kilka procent znaczącym, zwłaszcza w tych rodzinach wielodzietnych, gdzie często ludziom brakowało pieniędzy na żywność po prostu. Wyciągnięcie z biedy około miliona do półtora nawet miliona polskich dzieci. To są znaczące kwestie. A teraz mamy nowe elementy, czy nowe programy. To jest przede wszystkim ten program Mieszkanie Plus o gigantycznym również znaczeniu, bo przecież mieszkania to nie jest tylko samo lokum, prawda, ale tak, również cały przemysł okołomieszkaniowy, wyposażenia, usług różnego rodzaju.
Jeśli to się uda, to myślę, że naprawdę tak ważne dwa programy realizowane, żeby odpowiednio zabezpieczyć tylko środki na to, to wydaje mi się, że to będzie naprawdę duży sukces. Panie pośle, nawet słyszałem opinię niektórych ekonomistów, że oni uważają, że sukces programu Mieszkanie Plus nawet będzie miał większe znaczenie niż sukces programu drogowego czy kolejowego, bo wygeneruje więcej stałych miejsc pracy. To, co pan poseł mówił, właśnie to są potem remonty, to jest sektor cały meblarski, prawda, czy też inne firmy, które produkują sprzęt oświetleniowy i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy od razu rozruszanie w innych działach gospodarki. Tak, oczywiście my też musimy myśleć jako duży naród w Europie o tym, że musimy zacząć się wracać do idei ponownego uprzemysłowienia, czyli budowania własnych fabryk. I to nie fabryk produkujących palety, czy wydobywających wyłącznie surowce naturalne, ale również tych fabryk bardzo nowoczesnych, nowoczesnej myśli technologicznej, o wielkim wkładzie innowacyjnym. To jakby jest elementem programu, mówi się o tych startupach, mówi się o innowacji. No ale dzisiaj na świecie konkuruje się właśnie przede wszystkim pomysłem, tą unikalną, można powiedzieć, technologią. I my mamy takie szanse. Ja na przykład myślę, że trzeba będzie dużo uwagi poświęcić kwestiom na przykład gazyfikacji węgla, czy uszlachetniania produktów przemysłu węglowego. To nie jest tak, że węgiel jest jakimś przekleństwem. Wprost przeciwnie. Niemcy sobie zdali już sprawę, że na tej ekologicznej energii, na tych wiatrowych daleko się nie zajedzie, trzeba będzie myśleć o węglu. I sprowadzają Niemcy węgiel do siebie, tyle że raczej z Rosji, z Japonii, z Australii, a przecież nasz węgiel, zasoby naszego węgla są gigantyczne. Mamy olbrzymie sukcesy w pomysłach dotyczących ochrony środowiska, przyrody, leśnictwa. No, trzeba szukać tych rozwiązań. Oczywiście trzeba mieć banki własne, bo kto nie ma tych banków, to też nie ma nic do gadania we własnym kraju, ale na pewno trzeba myśleć o uprzemysłowieniu. I trzecia, według mnie najważniejsza sprawa, to jest kwestia dochodów, zarobków, wynagrodzeń Polaków. One są na tak nędznym poziomie nadal jeszcze, że one dla młodych powodują tą ucieczkę za chlebem za granicę, a jednocześnie tak niskie wynagrodzenia powodują, że i te emerytury są po prostu nędzne. W związku z tym tu musi być oczywiście element ekonomiczny działań. To nie da się zrobić ustawą, czy nakazem, czy rozporządzeniem. To musi wynikać z tego, że polski pracownik jest ceniony, dobrze opłacony. I myślę, że jeśli te wynagrodzenia pójdą w górę, a stopniowo to widać, że o kilka procent się posuwa, no to wtedy, jeśli będą lepsze wynagrodzenia, będzie lepszy popyt, będzie wtedy zainteresowanie przedsiębiorców, żeby inwestować. No tak, bo zamożności kraju nie mierzy się samym wzrostem PKB, ale tym, ile ludzie mają do dyspozycji pieniędzy, prawda? To jest jakby ten wyznacznik, bo zawsze mówimy, że na Zachodzie zarabiają kilka razy więcej, a ceny wielu usług, towarów są takie same jak u nas. Od razu. Właśnie, no, nasz wzrost gospodarczy rzędu prawie 3%, czy 1,7% w ostatnim kwartale, no to można powiedzieć, nie, za czwarty kwartał jesteśmy w czołówce europejskiej, na samym przodzie. No ale jednak pewno wolelibyśmy poziom życia niemiecki czy holenderski. Mniejszym wzrostem PKB procentowym. I o połowę niższy wzrost gospodarczy. No to oczywiście są lata pracy, lata dbania o własny interes narodowy, dbania o własną gospodarkę. To robią przecież Niemcy bardzo, bardzo skutecznie. Oni dbają, oni nie są tacy altruiści. Oni przede wszystkim pilnują własnego przemysłu, własnego eksportu. To, że my mamy dobre relacje handlowe, że dużo eksportujemy, no to można się cieszyć, ale są przecież jeszcze kierunki inne handlowe, które trzeba na wielką skalę uruchamiać. To jest na pewno kierunek chiński, w dużej mierze przecież na razie to raczej jest eksport chiński do Polski, prawda? No może nadejdą czasy, że te relacje z naszymi sąsiadami wschodnimi się poprawią na tyle, że można będzie również jakąś ekspansję handlową podejmować. Czas pokaże, na pewno wielkie wyzwania przed Polską, ale wielkie szanse w mojej ocenie i naprawdę możemy się okazać, że w tej takiej zaburzonej, rozchwianej Europie będziemy taką dużą oazą stabilności, pewnego dobrego gospodarowania. I oby te słowa, które pan poseł mówił, na końcu się spełniły. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był pan poseł Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.